Ja również, mam tutaj od pani Sochy. Proszę o legitymację dziennikarską. To jest ta pani, która była też. No ale pani nie okazywali. Proszę stanąć tam pani rzeczy. Proszę o legitymację, zapiszemy. Postanowimy na zasadzie artykułu 358 KPK w związku z artykułem 70 KPK 357 paragraf 1 KPK. W związku z artykułem 70 paragraf 5 KPK zezwolić przedstawicielowi środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatu trwałego obrazu dźwięku z przebiegu publikacji wyroku z uwzględnieniem przepisów artykułu 13 ustawy prawo prasowe. Proszę Państwa, tylko tak dla jasności, ponieważ to do sądu dotarły informacje, że jakieś materiały rozprawy nie są publikowane. Oczywiście Państwo mieli zgoda na rejestrowanie tych materiałów i jak najbardziej oczywiście wizerunek sądu może być upubliczniony. Ale teraz są przystąpi do ogłoszenia wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy Wyszehradzkiej w swojej obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 roku w sprawie Jeleny Wojt obwinionej o to, że w dniu 3 czerwca 2019 roku około godziny 12.00 w Szanowie na ulicy Grzybowskiego 7 na drzwiach wejściowych budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szanowie umieszczała plakaty, ulotki Stowarzyszenia Ruchu Antyszczepionkowego, to jest w miejscu, do którego nie przeznaczyłem bez zgody zarządzającego tym miejscem, to jest o wykroczenie z artykułu 63a, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Punkcie pierwsze. Na zasadzie artykułu 62 paragraf 3 KPW w związku z artykułem 5 paragraf 1 punkt 2 KPW obwiniono Jelenę Wojdę uniewinnienia od popełnienia zarzuconego jej czynu. Punkcie drugi. Na zasadzie artykułu 119 paragraf 2 punkt 1 KPW kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść i posłuchać krótko ustnych motywów orzeczenia. Na wstępie tu sąd chciałby zaznaczyć, że niniejsza sprawa nie dotyczyła kwestii światopoglądowych. Znaczy sąd, zadaniem sądu nie było tu przesądzanie tego, czy pani poglądy, czy też poglądy pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej są słuszne, czy niesłuszne, czy są mądre, czy są niemądre, czy są prawidłowe, czy nieprawidłowe. To jakby pozostawało poza kwestią rozpoznania sądu, ponieważ sprawa dotyczyła bardzo konkretnego zachowania, czyli umieszczenia w miejscu publicznym tych plakatów, ulotek, o których była mowa w zarzucie. I w tym zakresie sąd tę sprawę rozpoznał. Jeśli chodzi o artykuł 63a Kodeksu Wykroczeń, to sprawca tego wykroczenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny, jeżeli umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem. W pierwszej kolejności, odnosząc się po kolei do poszczególnych kwestii, sąd częściowo nie podzielił stanowiska obrony, gdyż zdaniem sąd nie można się zgodzić, że w tej sprawie nie doszło w ogóle do realizacji znamion wykroczenia. To, że działanie pani obwinionej nie miało charakteru komercyjnego czy reklamowego, to akurat w przypadku tego wykroczenia znaczenia znaczenia sobie nie ma, bo przepis nie ogranicza odpowiedzialności za to wykroczenie tylko do działań komercyjnych lub reklamowych. Zresztą z samej redakcji tego przepisu, jego umiejscowienia w kodeksie wykroczeń, taki wniosek wynika, bo na przykład apel, napis czy rysunek wcale nie muszą mieć charakteru komercyjnego. Zresztą w mniejszej sprawie, wbrew takiej retoryce przyjętej przez obronę na rozprawie, nie można przyjąć, że wywieszone zostały tylko zdjęcia. Tak naprawdę te wywieszone kartki zawierały też tekst, a zatem one zostały już twórczo przetworzone przez wywieszenie, więc one mogą być kwalifikowane jako ogłoszenie, ulotka albo rysunek. Dalej było to miejsce publiczne w ciągu dnia pracy. Był brak zgody zarządzającego tym miejscem, bo pani obwiniona tę zgodę się nie zwracała, a mogła oczywiście wywiesić te ulotki czy informacje w miejscu do tego przeznaczone. Niemniej jednak, pomimo realizacji tych znamion wykroczenia przez panią obwinioną, sąd poszedł do wniosku, że w tej konkretnej sprawie nie można mówić o społecznej szkodliwości czynu, a zatem nie można pani przypisać, nie można pani uznać za winną popełnienia tego wykroczenia. Jednak, idąc po kolei, należy wskazać, że przedmiotem obrony z artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń
jest co do zasady porządek publiczny, czyli estetyka miejsca publicznego. Oraz porządek publiczny jako prawo dysponowania tym miejscem publicznym przysługujące zarządcy. I w takim zakresie tylko powinien być stosowany artykuł 63a Kodeksu Wykroczeń, żeby nie ograniczać wolności słowa, wolności wygłoszenia poglądów. I oceniając zachowanie pani obwinionej, są miały na względzie artykuł 54 ust. 1 Konstytucji gwarantujący wolność wyrażania poglądów. Sąd miał też na uwadze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I wracając może do polskiego porządku prawnego, też należy wskazać, że nawet czyn uznać za społecznie szkodliwy musi on mieć jakąś negatywną wartość społeczną, czyli godzić w jakieś dobro powszechne, dobro zbiorowe społeczeństwa. Zdaniem są zachowania obwinione nie może być tak naprawdę zakwalifikowane, bo pani obwiniona jako obywatel ma prawo zaprezentować swój krytyczny stosunek wobec działań władzy, poprzez naklejenie takiego plakatu, który w tym przypadku był usuwany bez żadnego trudu i nie pozostawiał żadnych śladów. To nie było zachowanie w żaden sposób społecznie szkodliwe. Nie powstała żadna sytuacja, która zawierałaby groźbę wystąpienia skutków szkodliwych dla społeczeństwa. Z tym wywieszeniem plakatów oczywiście nie można wiązać tych różnych medialnych informacji, których sobie jest świadom o jakimś takim wzroście zachorowalności w ostatnich latach, bo przepis kodeksu wykroczeń z tym zachowaniem takich skutków nie wiąże, a zresztą nie dałoby się powiązać tego, że pani jakieś plakaty wywiesiła z tym, że wzrasta liczba zachorowań. To oczywiście żadnego związku przyczynowo-skutkowego w tym zakresie stwierdzić nie można. Sąd miał też na względzie, że sprawa tutaj dotyczyła instytucji publicznej, gdzie oczywiście sąd rozumie to, że przedstawiciel tej instytucji czy reprezentant musi dbać o jej autorytet. Na ten autorytet składa się też pewna estetyka czy ciągłość działania tej instytucji, która może być zaburzona pewnymi działaniami obywateli. Ale równocześnie organy publiczne, zdaniem sądu, powinny organy publiczne powinna cechować pewna nieco wyższa odporność na różne formy krytyki. Jak zresztą przez analogię można to porównać z sytuacją sądów, gdzie oczywiście wyroki czy decyzje sądowe są bardzo często w różny sposób krytykowane publicznie, no ale jest to prawo obywateli do takiego odnoszenia się do tych rozstrzygnięć. I dlatego też sąd również to uwzględnia w mniejszej sprawy, że wywieszenie tych plakatów, tych ogłoszeń czy rysunków, jakby tego nie kwalifikować, związane było z pewną działalnością instytucji publicznej jako przedstawiciela państwa, całości państwa. Nie chodzi o to, czy na terenie powiatu szanowskiego doszło do jakichś rzekomych naruszeń ze strony stacji sanitarno-epidemiologicznych, bo nic takiego nie zostało z tego sądu wykazane i zresztą nie było to przedmiotem niniejszego postępowania. Chodzi o to, żeby obywatel mógł w sposób wystarczający i w sposób adekwatny do problemu społecznego móc te poglądy wyrażać. I wracając do realnej mniejszej sprawy. Zdaniem sądu przyklejenie takiego plakatu, czy afisza, czy ogłoszenia jest jednym z najmniej inwazyjnych, takim najbardziej pokojowym sposobem wyrażania swoich poglądów i przekonań w przestrzeni publicznej. Należy zauważyć, że choć sformułowanie zarzutu przez policję dotyczyło Stowarzyszenia Ruchu Antyszczepionkowego, to tak naprawdę te plakaty, jeśli spojrzy na ich treść i układ graficzny, one wcale nie nawoływały do łamania prawa, nie nawoływały do tego, by dzieci nie szczepić. Nie było na tych plakatach nic drastycznego. Były one z łatwością usuwane, jak ustaliliśmy, nie utrudniły w żaden sposób działalności stacji, bo działalność tej stacji nie została przerwana tego dnia w żaden sposób, zostały szybko usunięte. Naprawdę treść tych plakatów wskazuje na to, że miały na celu podzielenie się historiami, informacjami czy zachęcenie do jakiejś dyskusji o przymusowości dobrowolności szczepień. Tu też sąd oczywiście nie wyraża żadnego zdania na temat tego, kto ma w tej dyskusji słuszność, ale chodzi o to, że ta dyskusja może być w pewnych przyjętych powszechnie formach prowadzona w debacie publicznej. Należy też zauważyć, że ze strony pani obwinionej było to zachowanie jednorazowe. Powiązano to było z szerzej zakrojoną akcją. Nie było tak, że pani tam wielokrotnie wracała i jakoś uporczywie te plakaty naklejała w ten sposób, właśnie uporczywie próbując zdestabilizować pracę stacji. To była sytuacja jednorazowa, a właśnie powiązanie jej z szerzej zakrojoną akcją tym bardziej wskazuje na to, że miał być to sposób wyrażenia pewnych poglądów w
debacie publicznej. To, że te plakaty były wyraziste, to nie może być podstawa zarzutu stawianego pani, bo oczywiście wyrażenie poglądów w debacie publicznej zawsze musi się wiązać z pewną wyrazistością, żeby te poglądy mogły dotrzeć do adresatów. Tym bardziej, jeśli wyraża te poglądy jeden obywatel, który nie ma możliwości jakiejś szerokiej kampanii medialnej. Ale abstrahując już od tego, podkreślić należy, że w tych plakatach nie było nic gorszącego czy namówiącego do łamania prawa, żeby to zachowanie kwalifikować jako społecznie szkodliwe. Należy wskazać, że prawo karne, podstawowa reguła prawa karnego, to tak zwana reguła ultima ratio, czyli karać należy w ostateczności, przede wszystkim należy przekonywać, debatować, edukować. Przede wszystkim prawo karne nie może nadać swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów. No, jak widać, też należy zauważyć, że tak naprawdę w ostatnich latach w debacie publicznej czy w opinii publicznej wydaje się, że można zaobserwować pewną tendencję sądów do rozszerzającego traktowania prawa do swobody wypowiedzi. To też może jest to odległa analogia, niekoniecznie adekwatna w tej sprawie, ale też należy wskazać techniczne wyroki uniemniające w sprawach dotyczących protestów w przedmiocie reform wymiaru sprawiedliwości, gdzie też różne osoby formalnie naruszały przepisy prawa wykroczeń, ale ostatecznie był uniemniany z uwagi na tę swobodę wyrażania poglądów. Zdają sobie coraz więcej tego typu wyroków w obrocie prawnym się znajduje, to obywatel, w tym przypadku pani obwiniona, może interpretować to tak, że do pewnego stopnia, gdy chce wyrazić swoje poglądy, czy zainicjować jakąś debatę publiczną, to do pewnego stopnia może w sposób mało inwazyjny, a jednak naruszający reguły prawa wykroczeń, te swoje poglądy publicznie zaprezentować. Oczywiście, co chciałbym podkreślić tutaj, żeby to orzeczenie nie było źle zrozumiane, gdyby pani co tydzień przyjeżdżała do tej stacji, co tydzień obklejała ją tymi plakatami, albo różne osoby z Państwa stowarzyszenia by regularnie czegoś takiego się dopuszczały, no to tutaj wówczas można by już się zastanawiać, czy czasem społeczna szkodliwość nie występuje, bo rzeczywiście ta skala działania, intensywność, pewną twórczość mogłaby być nieadekwatna do tego, w jaki sposób Państwo mogą czy powinni te swoje poglądy wyrażać. Ale w tej konkretnej sprawie, w tym przypadku, w przypadku pani obwinionej, to była sytuacja jednorazowa, mało inwazyjna, nie zdestabilizowała działalności stacji. Zdaniem sądu dlatego w tym przypadku nie można mówić o społecznej szkodliwości, gdyż karanie mogłoby prowadzić do ograniczenia swobody wypowiedzi. Dlatego też, proszę Państwa, sąd z powodów już wymienionych uznał, że panią Jelenę Bojnę należy uniewinnić od popełnienia zarzucanego jej czynu, w związku z uniewinnieniem kosztami postępowania obciążą skarb państwa. Co do kosztów dostępstwa procesowego nie było wniosku, więc sąd o takich kosztach nie orzekał. Wyrok nie jest prawomocny i stronie przysługuje od niego apelacja. W terminie 7 dni od dnia dzisiejszego strona może złożyć na piśmie wniosek do tutejszego sądu o uzasadnienie pisemnego wyroku, a następnie w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem można wnieść apelację do sądu okręgowego w Krakowie za pośrednictwem tutejszego sądu. To wszystko. Dziękuję Państwu. Spodziewała się pani uniewinnienia? Tak naprawdę to ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Obserwując obecnie pracę sądów w Polsce, bardzo często spotykamy się z brakiem sprawiedliwości. Na pewno jest to dla mnie duże pozytywne zaskoczenie pracy sądu. No i takie zrozumienie, tak? Poczułam zrozumienie na pewno duże. To działa na korzyść. Czy akcja będzie powtórzona? Na pewno, tylko będzie zgłoszona jako zgromadzenie publiczne w urzędzie i na pewno 3 czerwca tego przyszłego roku, pojawi się pod sanepidem szanowskim. Dziękuję.